Nowy sezon, nowe obozy, nowi mistrzowie. Cześć, przed wami finał 38. Draft Campu, w którym zmierzyły się ze sobą drużyny Toronto oraz Utah. Zanim jednak przedstawimy te drużyny, na dzień dobry, rozpoczęcie meczu i pierwszy highlight z Mikołajem Witkowskim, który połamał obrońcy kostki. Takie akcje muszą mieć poprawne zakończenie, je mają, 2 punkty. Z kolei pierwszą zdobycz dla Toronto zalicza Krystian Jankiewicz tą oto trójką i będzie ich to pierwsze i jedyne prowadzenie na długi czas tego meczu. Utah w zielonych strojach to ekipa trenera Krzysztofa Szemiety. Jest prowadzona przez 4. pick draftu i w ostatecznym rozrachunku także przez MVP całego obozu, Mikołaja Witkowskiego. Ważnymi postaciami drużyny są także Jan Ben Said oraz charyzmatyczny i waleczny rozgrywający Łukasz Jezierski. Toronto w czerwonych trykotach są prowadzeni przez trenera Marcina Waśkiewicza i w rosterze znajduje się pierwszy pick draftu, Eryk Gąsiński. To zawodnik, przeciwko któremu gra się nadzwyczaj ciężko i mało który obrońca dawał radę ustać przy nim na nogach. Do pomocy miał bigmana Szymona Starczewskiego, gracza typu 3&D Krystiana Jankiewicza oraz utalentowanego rozgrywającego Filipa Litkę. Utah wygrali 6 z 7 meczów sezonu, następnie pokonali Milwaukee w półfinale. Toronto mieli nieco trudniej, mając 3 porażki na koncie, zakończyli sezon na 3. miejscu. Musieli grać od ćwierćfinału i tego samego dnia pokonali Oklahomę, następnie Filadelfię, aż w końcu jesteśmy tutaj. To ich 3. mecz z rzędu tego dnia. Po pierwszej połowie Utah prowadzili 30-20, ale czerwoni wzięli się za nadrabianie strat. Wejście z faulem Jankiewicza, 5 punktów różnicy. Wlot Eryka Gąsińskiego i mamy już 30-27. Zrobiło się niebezpiecznie, ale Mikołaj Witkowski, widząc co się święci, przejął tę część spotkania. Zdobył 11 punktów w samej tylko 3. kwarcie. Na 3 minuty przed końcem Utah prowadzili 11 punktami, ale Toronto zaliczyli budzący szacunek run. Udane akcje Szymona Starczewskiego, Eryka Gąsińskiego i reszty składu sumowały się do 14 punktów. W tym samym czasie zieloni zdobyli zaledwie 2 oczka. Ostatnie kilka minut finału to kwintesencja basketu, kosz za kosz, emocje, walka do samego końca. Gdy Gąsiński trafił rzut wolny, Toronto wyszli na prowadzenie po raz pierwszy od praktycznie początku meczu. Po drugiej stronie boiska Łukasz Jezierski takim spin move'em zdobył 2 punkty dla Utah. Podanie od Gąsińskiego i Starczewski nie trafia, ale zbiera po sobie i dobija mimo tłoku obrońców koło siebie. Witkowski korzysta z zasłony, decyduje się wejść pod kosz, jakimś sposobem udało mu się włożyć gdzieś tam rękę, rzucić ten layup, zdobyć 2 punkty, ostatnia minuta meczu. Starczewski walczy pod koszem, próbuje dobić, nie wychodzi, ale piłka znów ląduje w jego rękach. Trafia na kilkanaście sekund przed końcem. Łukasz Jezierski idzie wzdłuż linii, podanie do Witkowskiego, nie trafia, ale piłka wpada w ręce Jakuba Owczarka, nie traci tej okazji i Utah prowadzą 50-49. Agresywny cross zgubił obrońcę, ale nagle przy nim znalazło się jeszcze 2 innych. Potrójny kontest, nie było faulu, Eryk nie trafia, ale piłka dalej po stronie czerwonych. Starczewski ma jednak tylko 0,2 sekundy na podanie, miał być alley-oop. Ale to zbyt trudna sytuacja, piłka nie dochodzi i to już koniec. Prowadzeni przez MVP 38. Draft Campu drużyna Utah zostaje mistrzem. Czas na rozdanie indywidualnych nagród Draft Camp edycja numer 38. Najlepszym big manem tego campu był Damian Kuźniar z Filadelfii. Najlepszym playmakerem Patryk Aleksandrowicz z Dallas. Statuetka MIP ląduje w ręce Filipa Litkę z Toronto. Najlepiej punktującym zawodnikiem zostaje Mateusz Najman z Milwaukee. Statuetka najlepszego obrońcy również ląduje w jego ręce.
najwszechstronniejszym zawodnikiem kampu zostaje Eryk Gąsiński. Najbardziej wartościowym zawodnikiem MVP, ale także MVP samego finału zostaje Mikołaj Witkowski z drużyny Utah. To jednak nie koniec nagród dla tego zawodnika, ponieważ dostał także specjalną nagrodę sklepu Kicks. Gratulacje dla zwycięzców, ale też i dla wszystkich uczestników Draft Campu. Do następnego razu, cześć!